Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony i tym razem kolejny Audi. Jest to A5 Sportback, czyli jedno z najładniejszych nadwozi oferowanych przez Audi do modelu gamy A4, bo to w sumie jest A4 z innym wyglądem. Wszystko jest praktycznie takie samo, oprócz deski, no oczywiście bagażnika. Tutaj mamy silnik, tym razem TFSI, dwulitrowy, 180 koni, co przy tym aucie naprawdę jest mocą spokojnie dostateczną, żeby jakieś tam drobne emocje wzbudzić w jeżdżącym. No i też lekki na pewno uśmiech na twarz. Ja dość rzadko kupuję te TFSI, bo u mnie muszą, że tak powiem, przejść jakąś tam porządną weryfikację. I tutaj muszę Wam dodać, że bardzo fajna sprawa, bo tutaj w Audi w 2016 roku w serwisie ASO był wymieniony silnik. Jest na to wpis w książce serwisowej, więc myślę, że każdy kupujący po sprawdzeniu winu będzie miał to udokumentowane w jakiejś historii serwisowej. Ja to mam wbite w książce. Silnik pracuje naprawdę ładnie, nie kopci. Zrobi jakieś cięcie. Nagram Wam też, jak wygląda pod maską. Naprawdę widać, że nie jest taki przepalony, bo ma mniej przebiegu niż oczywiście cały pojazd. Bo na auto ma przebieg 198 tysięcy. Jest 2010 roku. Z wyposażenia mamy oczywiście Big Xenon, który jest według mnie bardzo fajnie tutaj wkomponowany w ten pojazd. Dzięki temu mamy te diody LED oraz te paski takie z diod w przednich reflektorach. No i też oczywiście w nocy świeci troszeczkę lepiej. Alufelgi 17, lakier, który dość często się u mnie pojawia, ten taki stalowo-niebiesko-szary, też fajny. Cóż jeszcze? Czujnik światła, czujnik zmierzchu, oczywiście przeciwzgielne. No i chyba z wyposażenia zewnętrznego mamy to tyle. Auto naprawdę przyjemnie utrzymane. Nie jest poobijane, nie jest zgnite. Nawet jak teraz sobie tutaj widzę go na ekranie, nagrywam, wygląda według mnie świetnie. Opony macie z 2021 roku, więc nie są jeszcze dojechane. Dużo dość mięsa na nich. Spróbuję je tu pokazać. Oponka ładna. Tarcza również. No i oczywiście bardzo fajny środek. Sportowe fotele półskórzane z Alcantarą. Spójrzcie sobie. Naprawdę bardzo wygodne podczas jazdy. Myślę, że to aucie tyle z zewnętrznej strony. Pokażę Wam zaraz książkę, silnik i już. No to jeszcze sobie spójrzcie, jak wygląda taki niewygrzany silnik. Jak to wszystko fajnie się czysto prezentuje. Te metale nie są takie powypalane. Widać, że nie jest taki, no w samochód też po jakimś tam czasie przebiegu, no można powiedzieć, silnik się grzeje, no jest wygrzany. A tutaj te wszystkie plasticzki, śruby. Widać, że to było zakładane nie w 2010 roku, tylko w 2016. Silnik pracuje naprawdę bardzo ładnie, cicho, nic w nim nie chlepie, moc jest pełna, więc myślę, że następny klient będzie z niego zadowolony. Proszę, to zacznę sobie teraz od tego, co Wam wspominałem. Motor ERS, czyli to jest skrót motor RZ, czyli motor wymieniony. Tu macie wbite, że to było zrobione w Brunswicku. W Audi Centrum w 16 roku. To jeszcze mam do niego TIV od razu, jak to jest pod ręką. Auto ma oczywiście go ważnego. Spójrzcie, miał robione w 2021 przy 186, więc przez rok, ponad rok, nie nakręcił za dużo. Dalej przejdziemy jeszcze sobie do wpisów. Poczekajcie sekundkę, no bo to jedną ręką nie jest zbyt łatwe. Proszę bardzo, tu mamy wszystko. Audi 22 000. Dalej chyba też, bo stempel jak się dobrze nie odbił. Proszę bardzo, 38, 43, czy tam 36, dobrze nie widzę. Fajnie, bo ktoś jeździł bardzo często na wymianę oleju. Potem już macie dalej, ktoś jeszcze zmienił też szybciej olej, tu też co dyszkę, też w Audi. Tu troszeczkę mamy dalej, to było chyba po tej wymianie silnika, to więc ktoś zrobił 30 na tym pierwszym, pewnie dla sprawdzenia 102. W Audi tu też jakiś coś się nie odbiło. No i mamy jeszcze nawet przy 150 jeszcze w Audiku i 186 z tamtego roku. O książce to wszystko. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza pojazdu, moi mili. Zamykamy schowek. Zaczniemy od licznika, bo akurat tak tutaj wyszło. Mamy tutaj kolorowy licznik. Ekran jest tutaj czytelny, fajny. Oczywiście możecie sobie zmienić ustawienia. Tak jest tak tutaj również tempomat. To co wspominałem, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu.
Kierownica pikowana, skórzana, oczywiście też jest skomponowane to wraz z tymi sportowymi fotelami, wraz ze sterowaniem radia i innych podzespołów na komputerze. Cóż jeszcze? Tu jakieś tam wskazania. Przechodzimy sobie do lewej strony, oczywiście Alcantara na boczku, niezużyta, podgrzewane lusterka, cztery elektryczne szyby, klameczka. Widać, że raczej żadna pani nie jeździła, bo to nie jest drapana, a to często bardzo łatwo tej stewki porysować. Deska, pamiętajcie, że w kupecie i w sportbacku jest inna. W A4 jest taka wielka, szeroka listwa, a tutaj mamy taki mały znaczek tylko od Audi. Konsola środkowa, mamy oczywiście MP3, wejście na kartę SD. No i tutaj dalej przechodzimy do klimatyzacji, jednostrefowa, ale myślę, że to wystarczy. Ale są za to podgrzewane fotele na konsoli środkowej. Bez Navi, ale to już mało osób z tego korzysta. Elektryczny, ręczny standard w tym aucie. Tutaj popielniczka, nie widać, że było coś palone. Podłokietnik skórzany, backup haldery i wyjście na auksa. No i cóż, fotel od pasażera Alcantara, który niektórzy myślą, że jest po prostu, jak to mówią, zużyta. Alcantara to jak jest jak kotek, trzeba go głaskać i będzie wyglądała dużo lepiej na zdjęciach, jak jeżeli ją przegładzimy w jedną stronę. Z tyłu Isofix podłokietnik. Cóż jeszcze, boczek od mojego fotela też ładny, nie jest zdziedziały. Ogólnie auto bardzo przyjemnie utrzymane. No i dodam wam jeszcze, bo nie powiedziałem na filmie wokół auta, że ma czujniki parkowania tył i że do auta są dwa kluczyki. Myślę, że o samochodzie to tyle. Zapraszam was do polajkowania tego filmu i subskrypcji kanału, bo na pewno będą się pojawiały nowe samochody i może coś takiego, co wpadnie wam w oko. Cóż jeszcze, zostawcie jakieś pytania, jakbyście mieli co do tego auta. Pamiętajcie, że możecie moją ofertę znaleźć na mavkar.moto.pl i też na Instagramie mavkarauta. I dodatkowo każde auto może być z gwarancją do roku czasu. I też auto macie każde opłacone, więc nie płacicie opłaty skarbowej. I jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, to chętnie go w rozsądnych pieniądzach podrzucę na lawetce lub zarejestruję na siebie. Pozdrawiam, hej!